Czuwaj. Jest z nami podharcmistrzyni Aleksandra Magda, która na tegorocznej Watrze zajmuje się programem eksperckim. Magdo, powiedz nam, na czym dokładnie polega twoje zadanie? Moim zadaniem w tym roku było pozyskanie jak największej ilości osób spoza zlotu lub takich, które nie przygotowywały zajęć wraz ze swoimi patrolami, po to, aby przygotowali zajęcia z dziedzin, w których czują się mistrzami albo w których chciałyby być mistrzami. Z jednej strony po to, żeby zarażać wędrowników pasją, z drugiej strony po to, żeby może pomóc im podejmować jakieś wybory życiowe u progu, na przykład matury i wyboru kierunków studiów, a z trzeciej strony, żeby wspierać ich we wszechstronnym rozwoju, żeby pokazać im całkiem inne formy spędzania czasu albo zaciekawić innymi dziedzinami wiedzy, z którymi wędrownicy na co dzień nie mają styczności. Na ubiegłorocznej Watrze zajmowałaś się programem. Czy to doświadczenie pomogło ci jakoś w tegorocznych przygotowaniach? Z pewnością. Tamto doświadczenie było niezwykle rozwijające. Wymagało dużo, dużo więcej niż jakby to, co robiłam w tym roku, dlatego że teraz to, czym się zajmowałam, jest tylko niewielkim elementem całego programu, więc największą pracę tak naprawdę wykonała Kinga wraz ze swoim zespołem, a my po prostu z Oliwią i Magdą, które wspierały mnie w organizacji programu eksperckiego, po prostu dopełniałyśmy to osobami z zewnątrz. Myślę, że oznaką waszego sukcesu jest to, w jakim tempie patrole zapisują się na zajęcia, więc myślę, że jest to oznaką, że naprawdę zrobiłyście kawał dobrej roboty, cały wasz zespół. Dlatego gratuluję ci tego i dziękuję ci za naszą rozmowę. Czuwaj. Czuwaj.